chodzi o grę, to mieliśmy przewagę na boisku, ale motor szybko strzelił nam dwa takie niepotrzebne gole te w pierwszej połowie i jeszcze nawet po wyjściu na drugą połowę straciliśmy tego trzeciego gola, też nie był niepotrzebny, bo myślę, że gdybyśmy strzelili na 2-2, to byśmy mogli jeszcze ten mecz spokojnie wygrać, a tak to staraliśmy się jeszcze chociaż zremisować, nie udało się. Tutaj wielki ukłon dla chłopaków, którzy nie powiem, że to są zmiennicy, czy słabsi zawodnicy, są to zawodnicy, którzy czekają na swoją szansę. Tutaj wielki ukłon w ich stronę, naprawdę bardzo chcieli, bardzo, bardzo. Ja myślę, że tak, no może niektórzy nas pisywali na przegraną, niestety trudno, to są ich zdania. U nas jest coś takiego w drużynie, że mieli w nas ducha walki, ducha takiego chęci takiej wygranej. Kibice przyszli na ten mecz w wielkiej liczbie, także tutaj tak samo wielki ukłon, wielki szacun dla nich, bo to, co oni pokazują na każdym meczu, to dla mnie to jest coś wspaniałego, bo jeszcze nie miałem okazji grać przy tak wspaniałej publiczności, także bardzo im dziękuję. Oczywiście cieszymy się z 3 punktów, a ja tak osobiście cieszę się, że na święta sobie, rodzinie i bliskim, a także myślę, że kibicom, działaczom i także piłkarzom zrobiłem fajny prezent, strzelając takie bramki.